Kanalecie, kolejny odcinek z Dekru 2. Dzisiaj robię wam odcinek o tym, jak najłatwiej zarabiać pieniądze w tej grze. No bo to jest jednak ważna rzecz, jeżeli chcecie w jakikolwiek grać, w sposób grać w tą grę. Więc tak, pokażę wam kilka moich sposobów, których używam, żeby po prostu mieć pieniądze, żeby sobie kupować nowe samochody. Więc wskakujemy od razu w mapę. Pierwszy wyścig, który jest najbliżej domu, to jest ten. Port Miami. Ten wyścig trwa, i dokładnie wam powiem, trwa około 2 minuty 15. Tutaj to po prawej, co macie rekord światowy, tam minuta 54. Normalnie się tak to robi, 2 minuty 15. I zarabia się 22 tysiące. Czy możecie sobie policzyć? Liczcie sobie może to na podstawie godziny. Ile zarobicie w godzinę? Dobrze. Tutaj mamy to. Następnie przechodzimy do następnego wyścigu, który jest bardzo też blisko. To jest ten wyścig z Tio, czyli z bossem Street Racingu. On trwa około 5 minut. Jak się bardzo szybko go zrobi, tutaj nie wiem, jak ktokolwiek zrobił go tak szybko. 5 minut to jest czas, w którym zrobicie ten wyścig i dostaniecie za to 44 tysiące na czysto. No tak. I jeszcze pokażę wam technikę, jak zarabiać o wiele więcej pieniędzy. Mówię o wiele więcej, to zobaczcie. Wchodzę tutaj w lewo, wciskam. I następnie punkty i ikony. I za każdy coś tam, poziom czy coś, dostaje się punkty, które po prostu tutaj. Jak macie punkt tutaj w tym po lewej, tym właśnie, którym mam tutaj, po lewej właśnie, tam mam taki znaczek baksów, pieniędzy w tej grze jakby. I tam, zobaczcie, mam 260. Czyli prawej macie macie napis i zobaczcie, dostaję 26% więcej pieniędzy za każdy wyścig, który zrobię. Więc to jest naprawdę chyba rzecz najbardziej opłacalna, jaką możecie zrobić. No i wymaksujcie sobie to. Dobra, wracamy do konkretnych wyścigów. Następny wyścig to jest ostatni wyścig, to ja bym powiedział. Powiedziałbym, że to jest tutaj. Harley Davidson z Las Vegas. Znaczy 94 000 w około 10 minut. Ja to robię zazwyczaj ten wyścig w 10 minut. Czyli w zasadzie ja za ten wyścig dostaję tak ze 120 tysięcy. Ten wyścig naprawdę się tak niesamowicie opłaca. Jest po prostu świetny. No. Tyle. Następny wyścig, który jest też w Miami. To jest ten. To jest coś tam, nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Czyli taki wyścig wyścig południowy. I zarabiacie 18 tysięcy baksów za ten wyścig, się robi około w minutę 50. Minuta 50, a tyle pieniędzy się dostaje, więc kolejny bardzo, bardzo opłacalny wyścig. Następny wyścig to jest najdłuższy wyścig w tej grze, czyli New York. I to dostaje się 315 tysięcy za jeden wyścig, wyobraźcie sobie. I mój czas średni to jest tak 32 minuty na tym. Więc tak, po prostu na tym polega ten wyścig. On trwa normalnie tak z pół godziny, trochę więcej. Ale jest bardzo, bardzo, bardzo korzystny. Też to jest wyścig, za który dostaje się chyba z 15 części, więc naprawdę super opłacalny.
Jak na razie pokazuję wam same wyścigi samochodowe, a teraz ze street racingu. Teraz przejdźmy może do Touring Caru. Jest mało opłacalnych się wyścigów oprócz tego. Dostajecie 31 tysięcy za 4 minuty i około 5 sekund. No 4 minuty. I bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz jest taka w tym wyścigu, że jakbyście zobaczyli tą trasę na niebiesko, ona jest prawie prosta, więc nie ma jakby zbytnio gdzie się pomylić, więc po prostu jeżeli się ma dobrze ulepszony samochód i jest szybki, to jest naprawdę bardzo prosty sposób, żeby po prostu zarabiać w tej grze. Tym razem przechodzimy do motorówek i muszę znaleźć ten wyścig. Wydaje mi się, że on jest... Oto i on. To jest chyba najbardziej opłacalny się wyścig. Niestety ja mam bardzo mało levelów i po prostu nie przypadam za motorówkowymi wyścigami. Ale tutaj mamy, że dostaniesz 18 tysięcy, jeżeli będziesz mógł, a ja tego jeszcze wyścigu nie zrobiłem na tyle. 18 tysięcy dostaniesz za około minutę 30 pływania, jeżeli masz maksymalny level motorówek. Czyli naprawdę bardzo opłacalne. To jest wyścig, który najbardziej się chyba opłaca. Poza tym, bardzo dobry wyścig to także jest. To wchodzicie sobie w options i po prostu każdy, ale to każdy wyścig, jak wchodzicie tutaj i wchodzicie w street racing i drag race, tutaj każdy wyścig bardzo się opłaca, każdy wyścig jest po prostu niesamowicie opłacalny, no bo po prostu nic nie trzeba robić, a nic nie trzeba robić, tylko trzeba mieć wymaksowane samochody, trzeba trochę pograć w to, później się dostaje bardzo dobre wyniki. I wybierajcie z reguły, najlepszy jest ten Eastfield, ten na którym właśnie jestem. Bardzo dobry też jest Twicken Shot. I też bardzo dobrym wyścigiem jest, tutaj macie Santa Monica. To jest Santa Monica, to jest najlepszy, po prostu najlepszy wyścig z tego. I z tego co wiem, jeżeli za Santę Monikę będziecie mieli na maksa ulepszonego, to dostaniecie 22 tysiące w około, nie wiem, 2 minuty i powiedzmy 10 sekund z lobby, jeszcze z wczytywaniem jakby i z tymi wszystkimi rzeczami. Kolejny wyścig, którego zapomniałem wam powiedzieć, to jest, już wam pokazuję jak on się nazywa, bo nawet sam nie pamiętam, muszę przyznać. Tutaj w Nowym Jorku i to jest, Harlem West. I dostaniecie za niego 22K za 2 minuty idealnie jeżdżenia. I to jest wyścig, który, nie wiem, stricte samochodowy wyścig, który najczęściej robię, wydaje mi się. I zawsze pamiętajcie, jak wchodzicie identyczne w ten wyścig, to wejdźcie po prostu, powiedzmy, wchodzicie, chcecie ten New York na dłuższy, na początku wam się pokazuje jakiś Bronx i musicie gałką po prostu przesunąć, wtedy będziecie mieli drugi wyścig, bo po prostu w tym samym miejscu dwa wyścigi się zaczynają. Tak samo w innych miejscach, tak samo tutaj, tak samo w tych i w dużej ilości innych wyścigów. I to w zasadzie jest tyle. Mogę jeszcze wam dopowiedzieć jedną rzecz, a propos jak zarabiać followersy, bo widziałem dużo tutoriali, tutoriali jakby ludzi pokazujących jak szybko zarabiać poziomy i ten. To wszystkie rzeczy, nie wiem, krążyć motorówką w kółko ciągle i coś, to w ogóle się nie opłaca w porównaniu do robienia wyścigów. Żeby dać wam przykład, jak ukończycie 5-minutowy wyścig, to dostajecie
5000, prawie 6000 followersów. Wyobraźcie sobie, dostajecie za te krążenie samolotami nisko, albo za kręcenie, robienie donatów samochodami, albo cokolwiek, daje wam o wiele mniej followersów, więc po prostu rzecz, którą trzeba robić, to jest po prostu robienie wyścigów, bo przy okazji jeszcze dostaniecie pieniądze i poza tym jeszcze się fajnie bawicie, no bo to są jednak wyścigi. I myślę, że to będzie tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli chcecie kolejne tego typu odcinki, to piszcie w komentarzach. I jeszcze a propos Q&A, myślę, że zrobię to za jakiś tydzień. Czekam, aż będzie wystarczająco dużo pytań. Wiem, że nie będzie zbyt dużo pytań, więc użyję także pytania, które już były zadane w komentarzach. Więc tak, mam nadzieję, że film wam się podobał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!